Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Przyciszę sobie tę grę. Dobra. Tak. Na początek może jakieś informacje małe. Tak. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, stworzyłam ostatnio grupę na Facebooku, do której możecie sobie dołączyć, jeśli macie taką ochotę. Link na pewno będzie w opisie albo w komentarzu. Także jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to informuję i zapraszam. A z takich informacji rozgrywkowych tutaj... widzimy się w tym domku, moi drodzy, po raz ostatni, tak. Nasz piękny, cudowny dom. I niestety musimy się z nim rozstać. Jak wiecie, czy nie wiecie, bo nie wiem, czy już mówiłam o tym, mam po prostu z grą problemy pewne. Zaraz. Czemu nie przywieźli nam dziecka? Serio? Nieważne. Skończę to, co zaczęłam. Co ja to mówiłam? Że mam problemy z grą, tak? Standardowo Simsy się włączają i tak dalej, więc jestem zmuszona zrezygnować z modów, a przynajmniej z większości nich. A jak wiecie, ten dom jest po prostu naszpikowany w każdym miejscu tymi modami, więc... Zresztą jak każdy domek w mojej rozgrywce. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiążę, czy całkowicie. Raczej całkowicie chyba się ich nie pozbędę. Zostawię pewnie jakąś część, chociażby ozdoby czy dekoracje. Żeby, no jakoś, żeby te domki mimo wszystko wyglądały fajnie. Niestety nie podobają mi się meble z gry, ani takie różne rzeczy, co tutaj oferują. No ale nic na to nie poradzę. I nie jestem w stanie nagrywać normalnie. Też nie mam ochoty włączać jej 10 razy dziennie, albo nagrywać cały tydzień jeden odcinek. Tak jak robiłam to w przypadku Damiana. No ale... Nieważne. W każdym razie muszę wybudować im nowy dom. Postaram się nie używać tam w ogóle modów. No w ogóle to może nie, ale... Postaram się po prostu używać ich mniej, tak bym mogła normalnie grać, bez problemów. No dobra, a my tutaj mamy naszą rozgrywkę. I więc wrócimy do niej. O, jest! Już myślałam, że nie dostaniemy dziecka. To co, będzie dziewczynka? Jaką się idzie? Na pewno nie będzie. 3, 2, 1. Co to będzie? Chłopiec. Wow, co za zaskoczenie. Po prostu w to nie wierzę, te Simsy są nie... No to jest po prostu niedorzeczne. Ja chyba sobie muszę sama dziecko zrobić. Znaczy się Nataszy i Wolfgangowi, żeby mieli córkę. To jest jakaś masakra. Tak, ostatnio zastanawiałam się nad imieniem Horacy i Hektor. I w sumie dalej nie wiem. No ale niech już będzie ten pierwszy z brzegu. Horacy. Szkoda. Naprawdę liczyłam na dziewczynkę. No ale trudno. No dobra. Co oni robią z tym dzieckiem? Czy oni się wszyscy ogarnęli? Jak widzicie, Natasza też zmieniła fryzurę. Wróciła do swojego naturalnego koloru włosów, ale to też się zmieni spokojnie. Po prostu teraz nie jestem w stanie zmienić fryzury, bo za każdym razem mnie wywala z gry, jak wchodzę do... No, do tego lustra. Oni tu jedzą. Więc niech oni sobie zjedzą wszystko. Czy tu jeszcze coś jest? Czy to jest po prostu... Dziwne rzeczy mi się zrobiło z tymi talerzami. No, naprawdę dziwne rzeczy się tu dzieją. Niech oni... się ogarnę i chciałam wyjść z nimi na miasto. Już nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że otrzymaliśmy ciemnoskórego chłopca. Standard w The Sims 2. Po prostu nie tylko Bernika jest u nas wyjątkiem, ale Daniel również się wyróżnia. Tak. Taka oto ciekawa rodzinka. Ja nie wiem, może Natasza i Wolfgang adoptują te dzieci z Afryki. Sieroty takie, wiecie. Tylko szkoda, że ja nic o tym nie wiem. Mamy syf w domu. Tutaj wszyscy się skitrali przy tym dziecku. Nie dadzą mu się ogarnąć w żaden sposób. Ja w ogóle nie ogarniam. Idź, skorzystaj, weź prysznic. Co on chce? O rany. Mm.
Lana! Hop! Tak, pomóż mi tutaj. Możesz go objąć. No następny wtedy. Nie ma, nie ma opcji, zostaw to dziecko. Czekaj, tu jest jakieś jedzenie. Wszędzie porozwalane to jest to żarcie. Ja nie wiem, co oni wyrabiają w tym domu już. Nie mam słów. Widzicie, ten dom jest dla nich za duży, mają za dużo miejsca. Po prostu robią mi tutaj jeden wielki chaos. Mamy dzisiaj sobotę, więc no jest trochę do ogarnięcia. I dalej nie wziąłeś tego jedzenia, bo po co? Aha. Bo ty nie możesz podać. W ogóle ty jesteś niewyspany. Świetnie. Fantastycznie. Bez komentarza. Nie interesuje mnie to, w takim razie Franek zostaje dzisiaj w domu. Chociaż to bez sensu, bo chciałam iść. Nie wiem, gdzie mam z nimi iść. Teraz to już w ogóle mi się odechciało, bo tam jest chyba miejsce dla dzieci mniejszych, a nie dla nastolatków. Chociaż nie wiem sama. No niech on śpi, bo przecież jest niewyspany. Co za simy, zawsze wszystko mi psują. Natasza, chodź oglądaj telewizję. Temu znowu zabawy brakuje. I tak to jest, człowiek sobie zaplanuje, żeby z nim gdzieś wyjść, a tu o. Klops. A ten stoi z tym dzieckiem. Łóżko do końca. Też sobie skorzystaj. I nie wiem, gdzie pójdziemy, ale gdzieś pójdziemy. No trudno bez Franka, bo Franek śpi. Czy wszyscy już są jedzeni? Ty nie jesteś, to może coś na mieście, to nie wiem. Nie wiem. Jeśli chcesz, zostaw to dziecko. Franek zostaje. Bierz Nataszę, bierz Cypriana, Daniela i Eryka. No Franek śpi, to nie będę go ciągła. O, Jesus. No dobra, niech będzie jakaś opiekunka. Chociaż nas nie stać na nic, tak swoją drogą. Macie coś do sprzedania? Nic nie macie. Ty masz tort. Ale się nawet nie opłaca. Nie mamy pieniędzy w ogóle. Co ja robię? Gdzie my chcemy jechać bez pieniędzy? Nie wiem. Ale chciałam chodzić gdzieś nie wyjść. Także wiecie. Zostawcie to wszystko, bo znowu... Czy oni znowu nie mogą tu wejść, czy co? Gdzie jest? Wolfgang. Jedziesz tu, czy nie? Halo. Coś czuję, że jednak zostaniemy dzisiaj w domu, moi drodzy. A nie, jednak. Ciekawe ciuchy. Tu jest Intercity Park. Nie wiem, czy tam nie byłam ostatnio z Nataszą. Tu byłam chyba z Nataszą, gdzieś się Wolfgang oświadczał. Dobra, zobaczmy ten Intercity Park. Może coś tam będzie ciekawego. Natasza, ty też jedziesz? Czemu oni nie jadą? Tak, jak on mi jeszcze sam pojedzie. Podejście numer 3. Po prostu znowu ten odcinek będzie trwał w nieskończoność, bo oni nie mogą się
tutaj ogarnąć. I głodni, nieważne. Dotarliśmy, kochani. Nasza rodzinka się wyładowuje z samochodu. Widzę, że można tu grilla zrobić. Można sobie ogródek poplewić. Tutaj dzieciaki mają gdzie się bawić. Czy jest nie najgorzej? Jest nawet łazienka. Dobra, coś się tutaj wynajdzie do roboty. Chociaż... aż znowu tyle atrakcji tutaj nie widzę, ale dobra. On jest głodny, to może niech Natasza upiecze hamburgery. Tak, super, jeszcze deszcz. Bez komentarza? Po prostu to nie wiemy. Czemu oni chcą nagle grać w Mahjong? My to mamy tutaj? Tutaj to jest. Poszlibyście sobie stąd, moja rodzina. Kto tak postawił krzesło? Co ja kliknęłam, mnie to trzeba. Asiąwa. Dołącz do gry. Tak. Niestety pada deszcz. Rzucać piłką chcecie? No dobra. Ale wy tak na ulicy? Chłopcze. Czy ty jesteś poważny? Ty masz ewidentne problemy ze sobą. Psychiczne. Idź lepiej z luksiku. Natasza, kogo ty wychowałaś? Kto jeszcze jest głodny, to tutaj proszę. I to szybko, zanim ktoś tutaj nieproszony się dosiądzie. O, już coś. Dobra, ty nie jesteś taka głodna. Możesz się tu przyłączyć, jakby ktoś ustąpił miejsca, ale nie bardzo są chętni. Jakieś dziecko witasz obce? No dobra. Poszedłeś do kibelka. Ty sobie jesz. I ty sobie jesz. No dobra. Mika, pozika. Cieszę się bardzo. A chodź se, pochuśtaj się. Czemu by nie? No. Ty też potem... Chodź się bawić. Niech sobie całą rodzinką przyjdą bawić. O, chcesz popchnąć mamę? Idźcie nie z tą burzą. On nie może. Niech te pijąki wolne. Chodź się bawić. Chciałam zrobić dźwięk, akurat teraz ja. Sprosta, tylko nie chodźcie. Jakby się tam tu chodzą. Całą rundę umieść, co miałeś tutaj się bawić. Natasza, uspokój się, to cię wolno popcha. Tak, popcha cię. Zrobimy im takie zdjęcie. Idziecie tam? Nie, oni będą dalej jeść. No jak tutaj się jakieś konwersacje prowadzi, to ja się tym dziwię. Chodź na to, że tutaj się zwolniło miejsce. Szybko, bo jakaś raz już ci zajmują. No zobacz, szybko. Ach, już musiało się tutaj... co za ludzie. Ja ten sobie powiedziałem, już nic skoczę. Chodź, krzyj, syna. Chyba się trochę dzieci. Już się ciemno robi. Tak, a ci dopiero tutaj przyszli, nie?
Najlepiej. Myślę, że i tak będziemy się powolutku zbierać do domu z powrotem. Za długo tutaj nie pobyliśmy, ale wiecie. Oni zanim się zebrali. Po prostu jakaś masakra jedna wielka. A już się zrobił wieczór. Ale mamy jutro niedzielę, więc... wiecie. U domu dzieciaczki. Mamy niedzielę, więc to też można coś porobić, chociaż... jak widzę, jak oni się ruszają i jak to wszystko się organizuje, to naprawdę jakaś masakra. Po prostu ta rodzina już jest za duża. Może powinnam przystopować na chwilę z adopcją dzieci. No ale dobra. Widzimy się już, jak dotrzemy do domu. Jeszcze na momencik, także zaraz wracam. Nasza rodzinka wróciła do domu. O, wszyscy wysiadają. Tak, ja im zrobiłam, żeby była z powrotem 19, tak jak... zrobiłam, żeby była 19, tak jak przedtem, tak jak sami wracaliśmy, bo nie zniosłabym... nie zniosłabym kolejny raz przeżywać tego dnia z nimi całego. Sami rozumiecie. Poza tym musimy już powoli kończyć. Także tak. Chodźmy do naszych dzieci. Skąd mamy 2000? Wydawało mi się, że mieliśmy 1000 coś. Chyba, że coś wygraliśmy tam w tym Mahjongu. Gdzie są nasze dzieci wszystkie? No tak. A ten mały? Tutaj. Chciałam mu zrobić foteczkę, żeby wrzucić na grupkę. Ej, gdzie ten kwiatek mi tutaj? Kurde bele. O, bez jaj. O. Dobra, mamy focie małego. Tutaj już każdy się rzuca do tych dzieci. Oczywiście. Trzeba odprawić panią. Mów do dziecka chorac. Aha. Podziękuj już pani. Ty jesteś w całkiem dobrym nastroju. Weekend masz wolny. A to chodź sobie, pograj w te szachy, jak tak bardzo chcesz. Wy też jesteście w miarę ogarnięci, widzę, bo... o, posprzątane mamy. Nawet... a czyje to są lekcje? Eryka. Muszę zrobić swoje lekcje w tej momencie. A potem sobie może skorzystać i wziąć prosznic. Aha, ty, to nie jest swoje łóżko, pobudź się z tym. Naprawdę. Ty, skorzystaj, weź prysznic. I do spania. A tu dalej syf. Wolkam, czy dostać to jednak, czy to sprzątać. Dlaczego oni nie wchodzą głównym wejściem? Wiecie co, ja naprawdę już mam dosyć. Naprawdę mam dosyć tej rodziny. Chyba powinnam sobie zrobić jakąś przerwę, bo oni mnie po prostu irytują swoim zachowaniem. Na pewno, wiecie co, zrobimy sobie przerwę z adopcją dzieci chyba, bo i tak dziewczynki nie dostaniemy, więc nie ma co tutaj się spinać i spieszyć. Tak. Trochę odchowamy te dzieci i dopiero zaczniemy adoptować kolejne, bo już jest za wielka ta rodzina i po prostu nie ogarniam. Co to robisz? Wykąp Gabriela. Gdzie ta nianka? Nianka już poszła. No ja... Jezus Maria. Ten odcinek będzie trwał jedność. Ja go kończę w tym momencie. Oni się tu pogarniają. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku już w zupełnie nowym domu. I jak będą nasi synowie bardziej rozumni. Tak. Mam nadzieję, że mu wszystko podobał wam się ten odcinek. I cóż.
Jeszcze raz zapraszam Was na grupę, tam będą informacje na bieżąco o wszystkim, także jakby ktoś coś chciał, to tam właśnie może się dowiedzieć bezpośrednio ode mnie. No i tak, jakby odcinek się nie pojawił w niedzielę jednak, to miejcie na uwadze, że miałam problemy właśnie z tymi modami i to może być powód, ale spokojnie, na pewno będę sprzątać, ogarniać i postaram się jak najszybciej to wszystko naprawić, więc tak. Dzisiaj Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!